Moi drodzy, bardzo dziękuję za waszą obecność, za wasze zasłuchanie, za ten rzeczywisty dialog, jaki istnieje między wami a mną, za te pytania, które wielu z was zechciało postawić i które stają się dla nas wszystkich jakimś wielkim wyzwaniem, nie tylko intelektualnym, ale wyzwaniem wiary. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam na kolejne spotkania. Zanim jednak udzielę wszystkim błogosławieństwa, chciałbym powiedzieć, że główny organizator tych spotkań i pomysłodawca, ksiądz dr Przemysław Góra, ma jutro swoje imieniny, więc pragnę, myślę w imieniu wszystkich tu obecnych, złożyć jemu bardzo serdeczne życzenia otwarcia się na Boże natchnienia i tego niestrudzonego działania, które sprawia, że Kościół znajduje także dzięki niemu nowe przestrzenie obecności i życia. Szczęść Boże, księże Przemku. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.